My rozpoczynamy oczywiście kolejny pojedynek, drugi dzień LANu, turnieju w Starej Zagorze, LANu w Starej Zagorze. No i właśnie, i dzisiaj rano o tym rozmawialiśmy przy tych kanapkach, napomknąłem, że czy się nie boisz, że Reynor wybierze Terana na Lambo, no i jest. Znaczy ja myślałem, że on weźmie Protossa. A, no tak, to by było bardziej spodziewane. Znaczy chłop już wie, że Protossem nie ługa, bo to taka rasa, no. Nie ma szans. Ale tutaj lecą placy. Dobra, ja tutaj minimalnie skręcę. Placy lecą, no nie, teren, no, czy już coś ciekawego? No tak, gameplay blok jest. A no tak, tak, blokowanie trzeciej bazy, bo to jest w ogóle świetna mapa, nie? Bo jest tylko jedno miejsce na trzecią bazę w zasadzie, żeby ją realnie postawić. Także lepszej mapy i rasy sobie wybrać nie mógł. No i dobrze, wszystko wygląda na to, że nam się ciekawy pojedynek wywiąże z tego. To jest oczywiście BO3, bo to jeszcze górna drabinka. O, jakie MLG, ten zachowanie dronek. No, nieźle Lambo. To znaczy, Reynor ma 6050 MMR na EU, a Lambo ma 6800, więc no nie wiem, czy to jest jakiś super wybór, to co zrobił Reynor. Zwłaszcza, że no nie wiem, no on tak z tego co kojarzy, to ma bardzo słaby mid game. Ja się boję szybki, ale jakby nie do końca wie co robić, nie? Więc no mnie to dziwi, ale Tegra to mu się dobrze ułożyła, bo to był chyba wczesny pool, nie? Bo to chyba się spodziewał Lambo, że to będą Reapery. Jeszcze opóźnił mu tą trzecią. No i jeszcze Lambo, wiesz, trochę jakby był taki zlagowany. No tak, tak, tak to trochę wygląda. Jakby coś jeszcze musiał się rozkręcić. Możliwe, że wczoraj było kontynuowane stretchingowanie. Może się jeszcze tak musiał w towarzystwie tam rozruszać trochę. Były jakieś kluby podobno, nie wiem czy tam byli. Tutaj nie mam kompletnych informacji. Ten po lewej na pewno. Reynor tam pierwszy, czołowy, do klubu. Za nim. Nie no, tu nie, to widać, że oboje byli, bo to już... No to są takie reakcje niektóre, że... Powiem tak, od 8 lingów, jeśli dobrze widzę, 6 SCV padło. No to w formie Terran Reynora. W momencie, kiedy dwa Heliony były w naturalu. Nie? No. Dobrze. Próbuję tym Terranem. Dobra, no, kluczowe pytanie. Jak myślisz? Przegra pierwszą mapę Reynor? Znaczy, załóżmy, że przegra. Czy weźmie inną rasę? No powinien chyba teoretycznie, no. Raczej powinien. Raczej powinien. No ale zobaczymy. Wczoraj mówił, że byłoby to takie lame, czyli lamerskie chyba po polsku. Więc zobaczymy. No ale jak wtedy, jak wziął w pierwszej, no to... No nie wiem. Ciężko powiedzieć w sumie, co tam w Reynorowi w duszy gra, bo to może tak uznał, że na spokojnie. Leci duża kontra Lambo, znaczy Runway. I wydaje mi się, że tam nie ma pełnego walla w naturalu, więc to może wbiec. Nie jestem pewien, zaraz zobaczymy tak raz. Dwa. No. Tak, właśnie, to się gra tym. No i co, GG? Za chwilę, czy nie? Reynor robi taką minę, jakby się uśmiał, ale to taki uśmiech przez łzy, no bo tak naprawdę on nic na tej mapie nie zrobił, tylko przegrał z kontrataków zerklingowych. Też tak wygrywał niejednokrotnie na dobrych Terran. No on przegrał na realnie jakieś 20 lingów. No. Nie. Turniej Esport Ready, wiadomo, przygotowany Ricardo. I to grając najbezpieczniejszy możliwy opening. No, Heliony. No coś nie poszło. Banshee padła też przy okazji, o mój Boże. No to nie poszło jeszcze raz. No ciężko będzie zwyciężyć tę mapę Reynorowi. W zasadzie to wydaje się, że nie ma już za dużych... W zasadzie... O, Lambo, jaki ładny supply block. No to też tak widzę, że taki pełny. Taki konkretny bloczek. 6 overloadów tutaj widzę. 7 już. No nie no, Elazer niestety w tym gate, więc trzeba... 8, no. Ale to 11 czasami potrafił trzasnąć. A to wiesz, no Lambo zawsze był trochę gorszym graczem, nie? No w sumie tak. Znaczy no, nie zawsze. Czasami miał lepsze okresy, ale jednak... To błyski, tak. No i co? No wydaje mi się, że ogólnie... wiesz, Reynor jest, które tam 630 jeszcze nawet nie przelatuje bazą na trzecią. No pomijając, że ma 46 CV, to może nie musi przelatywać, bo ten... no i Grebio. I ma późnego dosyć Steama. Znaczy, no, takiego powiedzmy standardowego w miarę, ale nie zrobił żadnego damage'u, nie? Więc, no, jest późny, biorąc to pod uwagę. No i... Ma minimalnie szybsze upgrade'y.
Ale to chyba nie jest tak, że może zrobić timing, chociaż tutaj jest bardzo dobry spot do, wiesz, do atakowania z tankami, że się rozkładasz tam koło trzeciej zerga, bo tam są te skałki i masz prawie zasięg do haczerki. No a ten creep, który jest u tego Lambo, jest dosyć słaby. Ożesz ty. No to ja nie wiem, tutaj chyba normalnie chłopy to całą noc oglądały riad, nie? I tam wiedzą, jak to było robione, nie? Nie pochwalić, że wiesz, że światło za graczami odpowiada kolorom w grze, nie? Bo łatwiej jest w sumie zmieniać światło pewnie za nimi niż te ramki i kolory ramek. No to też nie głupie, no. Jestem pod wrażeniem. Picture in picture na gracze, na kamerki graczy, no tego nie było w riadzie nawet, nie? O, niestety było. Znaczy na main tym mainstreamie, tak. A, no to jak zawsze widzę na B. O. Nie, no bo to tam trzeba, wiesz, dodatkowego gościa mieć i kamerzystów, te handheldy, nie handheldy, różne patenty, no. Znaczy nie, no bo, znaczy nie, tam były, wiesz, o, main drop. Widzę, że się dobrze bawi, Lambo. Dobra, zobaczymy, jak bardzo Reynolds stretchingował. No. O, jest reakcja, nieźle. Nie? No to może jednak tak z 6 godzin spał. Porywaj. No ja... Ale mu może kliknąć, no. Tutaj jest... po 10. Jednak odrobi. Ale to już jest trollowanie trochę, bo... Nie wiem, przepraszam, ale bo to generalnie, no, mamy jakiego, co tam, mistrza świata, grającego Terranem, który ucieka 40 SCB przed jednym Bane'em w overloadzie. No ciężko to się ogląda. Znaczy, no nie, że ogląda, bo ogląda to się dobrze, ale... Trudna trochę sztuka tutaj, to trudny content. Ale no co, no Lambo cały czas zbiera siły. Nie wiem, czy z Viperami będzie jakiś timing, czy on na te jakieś lurkery liczy. Pewnie bardziej Vipery. Myślę... Chociaż, jak jest ograne miny, to bym bardziej lurkery plecał. No ja myślę, że to będą lurkery, bo to też jest taka fajna mapa do tego chyba. W sensie, bo jak zniszczysz te skałki koło Naturala Terrana, no i tam wejdziesz, no to jest po grze. Tak, tam jest świetna lokalizacja do ataku. Nawet dobry drop, w sensie dwa queeny wyklikane, wyczyszczony trochę, nie? Zerg już bierze piątą, dobrze. Nie, bo to tak na tej mapie, no... No ta piąta to jest po trańskiej stronie mapy właśnie, ciekawa, nie? Tu. No, bo on tam na swoim nie zajął, właśnie dlatego się tak zastanawiałem, nie? Tak. Znaczy to ma sens, dlatego że na tej mapie generalnie... Między nami zwierzętami. Tutaj perspektywa z osoby przechodzącej koło budki. No, na tej mapie generalnie, wiesz, nie da się zająć baz przeciwnika w pewnym sensie. Znaczy, no Lambo to robi, ale no, jakby nawet jak masz ultra przewagę, to nie zajmiesz piątej zerga, ani szóstej zerga, nie? Bo jak na przykład masz jakieś golden aura, to bardzo łatwo możesz mieć jedną bazę więcej niż przeciwnik, nie? Bo te narożne obie bazy są takie, że każdy je może wziąć, a tutaj no mapa jest tak podzielona, że się nie da wziąć bazy przeciwnika po prostu, nie? Tutaj chyba stracone 20 marinów, znaczy 16 marinów od Bane'ów, bo... Medivaki pusto odlatują. Tutaj... No, przeżył. Ale jest to, no myślę... No... Ładnie. Mina ładna oczywiście. Ciekawi mnie reakcja Reynora w kamerce teraz, jak zobaczy tą haczę. No, widział, ale nie zauważył. Być może. Bane'y się turlają. O, są też Vipery. Ale trochę jestem zaskoczony właśnie, że nie ciśnie do lurkerów, patrząc na to, co ma jego przeciwnik. Wiesz co, może myślał, że to będzie Gany Mass Tank. No tak, bo tak. W sumie Reynor ani razu nie wyszedł na mapę z minami. On tylko dropował Mariny i tyle. Nie? Ciekawe, czy kompozycja Reynora w tej sytuacji jest lepsza. Daje się niezła, no, ale to pod warunkiem, że miny odpalą. To także zależy od mikro. I trochę od przypadku. No ma upgrade przewagi przynajmniej tyle, nie? No. Ale... No lecimy, wbija się oczywiście na pełnej prędkości Lambo. Te dwa tanki w ogóle nie rozłożone na górze, na dole też jeden nie rozłożony, co nie zmienia faktu, że jeszcze się jako ataku utrzymał Reynor, ale Lambo może kontynuować, no ma sporo jednostek, jeszcze oślepienie na marinie rzucone, nie zakopuje zbyt szybko swoich min Reynor, no i cofa się pod planetarkę, ale dał radę. No wiesz co, mi się wydaje ogólnie, że jak... że to nie jest najmądrzejsze się takie bicie. Chyba Lambo może, wiesz, mieć takie wrażenie, że jest ultra do przodu. No tak. No bo w sumie się nie dziwię, bo on chyba nie stracił w czasie tej gry jeszcze ani jednej drony. Dokładnie.
No ale czy to jest takie dobre, szczerze? No bo wiesz, żeby on obronił tą piątą bazę, musi się wymieniać niekorzystnie. Musi walczyć poza creepem, ma bardzo daleką drogę do dosłania posiłków, więc on się wymienia niekorzystnie, więc nawet jeśli on wydobywa więcej, to wcale nie jestem pewien, czy to jest taka strategia wygrywająca. Może to przegrać spokojnie Lambo, chociaż wstępnie się zapowiadało, że będzie miazga, tylko Reynard też nie może zepsuć i będzie może dobrze, zobaczymy, niezłe miny. No spokojnie, spokojnie tutaj, te półkole będzie korzystne dla Reynora. Lambo jeszcze mógłby sprostrzyć do pancerza jakiś timing znaleźć, albo właśnie te lurkery, no i kończy się lurker ten w końcu. Tak, tak, no... A teraz to będzie ciężko już, jak będzie tak 8 lurkerów, to myślę, że Reyno się nie przebije. On chyba jeszcze nie zaczął produkcji Ghostów, więc... Nie wiem, co tam się stało, ale... Overseer chyba minę na siebie wziął i walnął w Marinę, tak jakby nią. Tak, tak, znaczy nie wiem, czy to Overseer, czy tam Lingi od tyłu podbiegły, bo to tak wyglądało dwojako. No tak, nie ma jeszcze nawet Ghost Akademii. No tutaj cały czas drop z pięcioma Marinami, już czwartą Hatchet niszczy, tak swoją drogą. Nie wiem, no wydaje mi się, że co? Że chyba trzeba będzie... Teraz zrobić te 8 lurkerów, rozłożyć się między drugą a trzecią Zerga i drugą a trzecią Terana i wygrać. Tylko że Lambo dalej nie robi tych lurkerów, nie? To mnie nawet zastanawia. Dziwne, dziwne. No teraz 3 sztuki się morfują oraz zasięg do czekaczy. Tutaj jest Ivo Chamber. No 8 lurkerów dokładnie tyle, no i bardzo ładnie. Bo normalnie jakby... No nie dziwię się, że ten Steam ogląda oczywiście, ale... Konkurencja, no, tutaj jest średnia, no. Odpowiada. Geralt, ile lurkerów ma być i tyle jest i koniec. Ale bez Ghost... Ghost Academy się tworzy, ale to będą bardzo późne Ghosty, no. Tak, jeszcze dorabia. Ale no, teraz nawet dorabia tych lurkerów, myślę, bo w sumie to nie może tylko 8 mieć, bo musi bronić tą piątą cały czas, nie? Ale... Picture in picture kolejny, Ricardo na parza. Nie no, naprawdę kusi takiego Hanola tam postawić na biurku i wykać się co metryk. Jakbyś wiedział, kiedy cię wrzucają w Picture in Picture, to wtedy tak. A dogada się z nimi, nie? Jak Staszek się nie gardzi, nie? nie, to jest już powiedziałbym samobójstwo, co robi Reynor. No, jest niemałe ryzyko, trzeba przyznać. A czy jakby bardzo perfekcyjnie zesplitował, to by było okej, ale nie, jakby wyobrażam sobie, że da się to zrobić, tylko to nie wierzę, że on to zrobi. Jeszcze na biomasie. Na razie jest aktywny, no to może też nie głupie, żeby zmusić Lambo do powrotu. Może Klemby to zrobił. Ale też nawet nie jestem pewien. Może Klemowi tak, by siadło. No niestety. Planetary Fortress, jak widać, nadal nie lata. Jeszcze nie te patch. Kiedyś latał. Znaczy, się zastanawiam w sumie. To miałoby sens, żeby latał. No, były takie fajne mapy, gdzie leciałeś. Robiłeś planetarkę, leciałeś do przeciwnika, lądowałeś i wygrywałeś. No nie no, ale później się latało po prostu, wiesz, bez planetarki. W sensie, że leciałeś CC-kiem i robiłeś planetarkę już u niego, nie? Tak. No to było słabsze, ale nadal trochę śmieszne. No kto wygra? Jeden lurker czy planetarka? No to... Nie no, no nie wiem, obserwuję coś tak... Nie ruszył kamerą. O, MP na Vipery. Kurczę, już ma 11 ghostów, tak się zastanawiałem, że on sprawnie przejdzie w te ghosty, ale szybko, no. Szybko ale nie ma ani jednego tanka. Oho, i Bane z Lingami się wbijają. Za mało jest Bane'ów, żeby zniszczyć planetę. A, dobra, żartowałem. Nie, to wiesz. Wyliczę. Chłop to normalnie ten. No to co, do jednego chyba musiał mieć wyliczone. No. Tak coś czuję. Wydaje mi się, że jakby od razu zaczął naprawiać Reyna, to by przeżyła. A raczej tak. Ale on też nie targetował planetarką Bane'ów. Bo jak pierwszą salwę oddasz Bane'y... Tak, no. Racja, to parę pada jeszcze. No. Jak się to dobrze wyklika. Reynor wychodzi ponownie na mapę. Ma duże limity armii, ma 3-3, spokojnie nadal ma szansę. Tu się jeszcze mogą dziwne rzeczy wydarzyć. No w sumie jakby takie coś wygrał, to jeszcze bardziej takie obrażające Lambo. Tam się coś dzieje, panie obserwer. Okay. Znaczy, wiesz co, no... Znaczy nie, w sumie to nie jest 360. Znaczy jest 360 bez Bane'u, chociaż teraz. Ładna ucieczka. Ej, domaina, lejdzie domaina. Vipery spóźnione do tej batalii kompletnie. No, jest potencjał. Znaczy, to jest głupie, ale wygląda fajnie. Ale od lurkerów musi odejść. Tak, no, z Lingami masz szans. Nie, znaczy nie, no nie, ja mówię, że to głupie dalej, no ja byłem. A jednak. Chłop się uśmiechnął. GG.
No. GG. Jednak pierwsza mapa dla Lambo. Lambo to już modlitwa tylko, żeby to się skończyło, żeby już nic nie mrugało w oczy. W sumie pada na niego to niebieskie światło, woda oka też. A ciekawe, czy to przeszkadza, nie? No zależy pod jakim kątem ono pada, ale ogólnie myślę, że... Znaczy ja będę wiedział za jakieś 3 godziny, no tak, to powiem, nie? Tak, usiądziesz, powiesz, jakby jak wykonasz jakiś dziwny gest w kierunku kamery... No nie wiem, jak bełta puszczę, to wiecie. To no. Znaczy, że coś jest nie w porządku. No. Ups, no tego to nie miało być. Aha, jeszcze była tu jakaś drabinka, pamiętam, że sobie coś setupowałem, tylko pytanie jak? Chyba na Brave'ie. A, tylko muszę osobne okno i teraz pytanie, co się stanie. A, tak myślałem właśnie, ale tego nie było widać tak na streamie, dobrze. Zaraz lecimy dalej. ZVZ. O, jednak zmiana. No jednak zmiana. No i... Ej, ale chwila, Lambo robi 12 pula, czy 13-12 chyba to było? To był 12, a. Moim zdaniem. Chociaż, znaczy ten gaz no właśnie, jest. Ten gaz, no. O kurczę. No dobra, jest ciekawie, jest bardzo ciekawie. Ciekawe, czy Reynor to obroni, ciekawe, czy Lambo go zalinuje. Nie, no Lambo, Reynor to wiesz, w obronie wszystkich Polaków na tym turnieju. Ja się tak wierzę. Ej, co się stało z kolorami? A, bo Lambo teraz... Ten... Lambo zmienił kolor, nie? Mhm. A to dobrze, że mu nie zmienić czerwonego, jakby jeśli te światła są sterowane, bo to... No, to może tam trochę go przeatakować. No, zobaczymy w sumie. Bo to z zewnątrz pada, to światło widać, nie? No bo jest hotspot za nimi, to musi od przodu, czyli na twarz im... Zobaczyć. Ej, nie, no jak dla mnie to już jest po gierce, szczerze mówiąc. No jest ciekawie. Bo jak gracze są zlagowani z jakiegoś powodu, to wiesz jak ciężko się takie coś broni? Legi mózgu tak zwane. No nie, no wiem, że ciężko, tam dużo mikro, dużo dobrych decyzji trzeba podjąć. I to jeszcze ten pull daleko jest. Mm-hmm. Nie jest pull jakby ten, jeszcze z Binding Nestem, to jest... Znaczy, to wygląda jak 13-12 te stare dobre. Teraz się okaże, czy obroni, czy nie obroni. Nie no, tak się zastanawiam. Ja nie wiem jak to się broni właściwie, tak do końca. Nie, ja też z RG-em tylko Grandmastera biłem, to nie wiem jak się broni 13-12, bez przesady. No tak wiesz, tak pi razy drzwi do jakieś tam dwie królowe, jakieś coś, dobra reakcja, no. No oddaje się. Czy wydaje się dobra, no. Chyba oddaje się natural, coś mi się tak wydaje. No nie da się chyba tego obronić. Nie? Nie sądzę, z Bane'ami jeszcze. Imo chyba ja bym robił speeda. Nie no, Bane'y najpierw się robiłem. Najpierw Bane'y? No. Mm. To jestem na 90% pewien, bo kiedyś też próbowałem Speedy Bane'y, ale potem dostajesz jakieś tu Bane'y do swojej głównej bazy i jest bieda. O, Reynor wyciąga drony do obrony, to ciekawy ruch. O, wydaje się to mieć sens jakiś. Tu na 90% Miss Micro to było. Co? To królowo to się nie ucieka między minerałem? Stracił, no ucieka się, plus on stracił dużo lingów tam, wiesz? Ale może on kupuje czas po prostu, bo ja nie wiem, no. To jest tylko jeden Baning, więc na pewno, przepraszam, nic to nie zrobi. On zabarykadował się lekko z Baning Nestem. Korzyść, że ten spawning pool jest gdzie jest, bo Lambo może to po prostu chyba rozwalić. No, ja bym tego Spina w ogóle przekopał trochę. Ładnie Reynor klika. Spina przekopać, no ale na 10 sekund, nie? No to też jest trochę niebezpieczeństwo, że zaraz coś tam wejdzie. Tam na górze są Bane? Nie, nie ma. A nie, jest. Dwa są, okej. Okay. No to jest ciekawe, jak rozwali Baning Nesta, to będzie duży krok w kierunku wygranej. Może się udać. W sumie nie mam pojęcia, no blisko jest. Jeszcze te dwa Bane'y. Jaki... Mikruj. O, ładnie się ustawił. Teraz drony ładnie. Ej, ładnie mikruje Reynor, nie? Naprawdę dobrze. No, stracił na razie tylko dwie dronki, więc to ja bym powiedział, to jest okej. Okay. No nie wiem, no. Jak to moje, to wyrównana gra. Nawet no może nie. Nie wiem, czy Lambo ma jeszcze jedną królową, czy to jest jego pierwsza teraz. No to właśnie to jest ta kwestia, nie? Wydaje mi się, że to jest jego pierwsza, raczej pierwsza, no. 5 supply'ały mi, nie? Tak, bo tego builda się raczej robiło bez królowej. No, ja bym powiedział, że even. No, raczej wyrównało się. Czyli Reynor ma przewagę. Znaczy, no... Powinien mieć. No, haczy ma szybszą, nie? Mhm. Patrz, jaka ciekawa akcja, nie? Robi Evo Chamber, Reynor. On może być... Aha, bo on go postawił gdzieś tam z tyłu, no, za linią mineralną w pierwszej bazie, czyli faktycznie jakby chciał już tam ukrywać jakieś ulepszenie. Może po prostu jeden do ataku, a potem dopiero speed dealingów i jakiegoś ma slinga, nie wiem. Ciekawe to jest, no. No Snogstar pisze, że Lamborghini go przewaga, no. Snogstar mógł grać kiedyś tego builda i mieć jakieś pojęcie, ale nie wiem. Znaczy, ten autorytet jest. Znaczy, ja wiem, czy giga przewaga... No nie wiem, no, ja bym chyba... A czy no wiesz, no będzie miał trochę więcej tych dron, bo ma po prostu więcej life, nie? Bo ma tam drugą szybciej, ale...
Coś tu padło. Tak, coś się wykrzeczyło. No i Raynor ma teraz mało dron, trzeba przyznać, 21 do 25. Jest faktycznie przewaga Lambo. Zauważalna, jeszcze ma trochę więcej surowców. No... Najszybciej robi drony, bo ma dwie bazy, dwa podwójne injecty. No, no dobrze, dobrze się prezentuje faktycznie Lambo. No Snowstar pisze, że 10-15 roll czy więcej za 5 minut. O, to wiesz, to już... Liczby nie kłamią. Build już jest ułożony, nie? Oj, proszę bardzo, Roach Warren, no Lambo. Obej czytają czat. Nie ma przypadków, no. Nie. Witamy wszystkich na transmisji, swoją drogą, już trochę osób się pojawiło, fajnie, cześć, cześć. No dobra, zobaczmy, czy będą się liczby zgadzać właśnie bardziej u Niemca. Lambo jeszcze nie widział, że Raynor też robi trzecią bazę. No ciężko będzie naprawdę postać z tego Raynorowi, ale i w nie takich pozycjach się znajdował, no. No tak, no. Jak wygrał pierwszą mapę, to Raynor zagrał Terranem. Tak. No. Raynor grał Terranem i... No, tam trochę go... Może się... Niosło. Może złapie Queena. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia z takim Perfect Micro, ale chyba... Chyba Raynor się nie czuł na siłach. No bo nie, bo jakbyś tak, wiesz, idealnie respitował te lingi. A, to mówisz, że byłbyś królową, ja myślałem, że byłbyś Overlorda, mówisz. Nie, 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 królową, królową. Raynor. No to ciężko, ciężko. Mimo wszystko z tą drugą królową z tyłu. Lingi oczywiście dobiegają, Hacha jest atakowana. No raczej bezpieczna jest ta Hacha mimo wszystko. No tam... wiadomo. Chociaż, jak padnie ten Bane, jak wcześniej. Nie ma posiłku w Lambo, chociaż robi 9 rołczy, tak jakby trochę... No. A, bo to jest tak... Ty, Raynor 8 rołczy robi, też ciekawe. Raynor ma plus 1 do pancerza, to może dużo zmienić, jeżeli dojdzie do jakiejś walki teraz, nie? No mi się wydaje, że nasz Snokstra coś zyskamował, bo to robią tyle samo rołczy, nie? O, ale tyle samo dron i tyle samo Znaczy, no rołczy to jak rołczy, ale tyle samo dron, no, jak ma. W sensie Lambo ma Lera, nie? No, to jest tak, to jest spora rzecz. Ale Raynor ma plus 1. Ale właśnie Lambo nie używa tego, czy chyba, że już zaczął Glajala, nie wiem, dorął czy z szybkości. Zobaczymy, nie? Ale nawet jeśli zaczął, no to on... No w sumie ja nie wiem, jaka jest interakcja między tym a plus jeden na Lambo. Jakby, bo to... Mam wrażenie, jakby Lambo zrobił Lera, z którego nie korzysta i to dziwnie długo nie korzysta. On teraz chyba chce zamarkować atak, ale Raynor jest no, jakby na luzie, nie? Nic się nie dzieje. Znaczy, no może tą Hacha zestargetować może, ale... A, z Bane'ami. Ej, faktycznie się na do niej przymierza. No widzę, że kliknął na nią rołczami raz, no ale teraz widzi karakany przeciwnika. Bane'ingi podchodzą. Ale tu duży błąd jest chyba. Myślę, że nie przekopał tego Spine'a Raynor. No... Okej, no... Karakany robią robotę. Lambo pewnie w szoku. By było przekomiczne, jakby Lambo teraz wyszedł z gry. Ale nie, nie. Robi drony, więc chyba nie zamierza. Nie, no to jest mega miazga przecież. Co, no i... No. No. Pograłeś. O. Tak, jesteśmy w kafejce z powrotem. Witamy, witamy. O, może nawet siebie włączę, nas włączę na chwilę. Siema, siema. Siema, siema. Buongiorno. No. I wiesz, najlepsze, że on dalej nie zaczął tego speeda. Tylko powiem, nie? No właśnie, właśnie taką samą miałem, tak po 5-10 sekundach, jak nie używał Lera, to miałem takie, po co on go zrobił, nie? Czy on chciał, nie wiem, zmylić przeciwnika, że robi Lera, no ale to powinien go anulować i olinować, ale to też takie by było czasowo słabo, słabe to by było w tym scenariuszu, tak mi się zdaje. A to Raynor jeszcze kontra. No i kurczę, nie wiem, zobaczmy. Chyba nie, no chyba się nie przebije Raynor. Nie, no nie, moim zdaniem chociaż plus jeden ma, ale nie. Chyba no, lingi dobiegają. Liczby takie są, że się wydaje, że się nie przebije, ale teraz Lambo musi wyciągnąć drony. O mój Boże, nie, to jest cudowna gra. No to jest peak ten, peak performance z obu stron. Ale... ładnie te lingi, ale ładnie tempo tych lingów, nie? Tego wszystkiego, te posiłki to się świetnie zgrywa, żeby też jednostki Raynora nie były dobijane może od razu. Tam kilka tych rołczy mógłby na tyły wysłać Raynor, ale i tak robi świetną robotę. Kurczę, nie wierzę, ty, że jak... Co się stało? Lambo jeszcze to nadwyżka, czy... No bo mi się wydają w siebie w Ravagerem? Tak, strzeli w siebie, no. Aha. Myślałem, że się przewidziałem. Dobra, GG, no i 1-1, no jednak pewniaczek. No. Wiadomo, nie? Doskonale. To było dziwne. Myślałem, że Lambo już tam naprawdę celebruje. Jak zagadł przeciąg Protosem, to... To mu postawię tego shota. To... Ale Raynor płaci. Znaczy nie, zamówię mu, żeby zapłacił. No. Jakbyś nie będzie w stanie zamawiać. Płatne w rozbiorze. Nie wiem, jaka jest trzecia mapa, bo to też myślę zależy. Zaraz zobaczymy. Co tam powetowali. Aha, i w ogóle ja miałem scenę jakąś z wetami. Tylko, że nie jest zrobiona. O.
Chwila, bo teraz mi przypomniałeś o tym, że jest system weta jakiś. Dobra, czekaj, dodaj. Weto może. I zrobimy, zobaczymy, czy ja to mam, bo to ja to może myślałem, żeby zrobić, ale nie zrobiłem. Ups, weto. Tutaj można coś nawet pokazać. Production value na pół sekundy urośnie. O, jest system weto. Tylko to się musi zmieścić tutaj. Doskonale, dobra. Weto. Jeszcze z przejściem esportowym. Dobra, chwila. Fejdzik będzie. Także tak wygląda system weto. Jest ABAB, ban, AB pick, ABAB, ban. Ale to jest tylko w BO3, a BO5 nie jest powiedziane. Ale to mamy BO3. Czyli najpierw po dwie mapy, wiesz, lubisz ten system wetowania swoją drogą? Ja nie wiem, ja samo lubiłem. Zrobiłem taki, że zwetowaliśmy i później wybraliśmy mapy. A? Mówi, nie powiedzieliśmy, co robimy. Dobra, tam panowie, jakieś zasady są wyłożone. No. Więc tak, no. Professional. Jeśli chodzi o ten system weta, no w sensie, bo jeżeli tu jest taki system weta, to w Best of Five pewnie będzie taki, że jest AB ban, później AB pick. I ten system powoduje, że zawsze Protoss albo Zerg mają imba mapę jedną, nie? Ten sam build. No, 15 hacza. Ale tutaj już poszły wybory. No, grube, grube decyzje trzeba przyznać. Haczerkę w naturalu, dobra. No i kolejny raz, nie? I teraz będzie ten. I tym my możemy z tej lodówki coś brać? Nie, nie pytałeś się? Może się spytamy zaraz. Tego hopa. Excuse moi. To w przerwie ogarniemy. Dobra, już sobie przypomniałem, że przecież tutaj... Podobno jest lodówka za nami wykupiona cała. Nie no, możemy brać ile chcemy, ale oczywiście nie do walizki. Tak podejrzewam, że tak kultura nakazuje. I może... Co? Jak z wesela po prostu. Im więcej weźmiesz, tym lepiej dla gospodarza, tak? Nie, no tak, no w sensie jak się nie poczęstujemy, to się obrażą. To jest, no... I jutro, znaczy ostatniego dnia, jak już się zwiniemy, nie? O tej 21 nas wygonią, to wtedy trzy walizy. Całą lodówkę jeszcze, no, no, no. I teraz tak z tym kablem tak wyrwać. Nasze. Crimson Court, na razie obaj zrobili ekstraktor, spawnik pool, więc standardy poleciały, ale oczywiście to była 15 hacza, więc trochę inna. Tak to chyba takie, żeby być bezpiecznym na właśnie wczesny atak? No. Chyba po to się robiło, z tego co pamiętam, bo szybciej się hacza kończy, szybciej masz larwę, szybciej trochę jak biomasa, tak. Szybciej królowe w sumie. Chociaż na takiego speedlinga z bainami, to ja nie wiem, czy to coś daje. Bo chyba i tak musisz oddać natural. Nie mam pewności, tutaj zdanie eksperta z Nexara jest potrzebne. Czy 15 hacza z ekstraktor trykiem broni i 12 pula? Znaczy 13-12. Link Bane, push. No, no nie wiem, no Seral to grał, jak chciał być bezpieczny, to może broni, nie? Ale... Powinno bronić. Bo no. Orki wróciły swoją drogą, teraz dopiero ogarnąłem. 15 hacz wszystko broni. A, no to trochę tłumaczy, no. Trochę tłumaczy, dlaczego to wybrani. Wszystko. Wszystko, nawet Protossa. No. No i co, i Reyna i oboje biorą... W tym samym timingu, wow. Tą samą bazę. Ostrą. Grałem dokładnie tak samo. Teraz będzie pewnie ten sam timing Binding Nesta. Chociaż, no w sumie czy będzie? Grubo. Jedną doną tylko zbierałem gaz. Bo to chyba drugą się wrzuca do gazu w pewnym momencie, nie? Bo to jak tego Binding Nesta chcemy zagrać. No to chyba jak teraz te drony wyskakują, to chyba wtedy się wraca nimi. Jak, w sensie jak jest chyba saturacja pełna w drugiej bazie. Znaczy też pewnie zależy jaki build, ale generalnie to chyba jak już praktycznie mamy dobrą saturację. No i tam idziemy w jakieś rowy. No. Ale inne chyba wybory. Chyba, że Bane to dwie drony, no. Inne wybory. No bo patrz, jest Roach Warren u Raynora i Binding Nest u Lambo. O. W sumie nie wiem. Mi się chyba bardziej podoba to co gra Raynor. Dlatego, że na tej mapie no jest bardzo krótki dystans między tymi bazami. Nie? I te Roachy łatwo doprowadzić. No ciekawa sytuacja w sumie. I ciężko lingami chyba kupować czas. No bo tutaj w ogóle ciężko się wyprowadza kontrolingowe, nie? No bo masz dwie ścieżki przez mapę. Tak, tak, to łatwo zauważyć, łatwo teoretycznie obronić. No ale zobaczmy, Reyner też ma sporo lingów. Lambo teraz swój Roach Warren gra. Bardzo podobnie zachowują się zawodnicy. No Reyner pewnie swoją szybkością, jak... O, i też robi Binding Nesta. Ciekawe, ciekawe. No to wygląda jakby się biolinowali obaj trochę.
O tak, tak, tylko lagali w innej kolejności techa. Mm. To mi się wydaje, że... O, prawie złapał tam, czy no złapał trzy lingi. No mi się wydaje, że chyba lepsza jest ta ścieżka technologiczna w sumie RAM. Kurde, nie wiem jaka jest różnica między Benignes a Roach Warren First w tym wypadku. No tej mapie ja bym powiedział, że Roachy są bardzo dobre, no bo właśnie jest ciężko wejść w biedno przeciwnika, jak on wszystko widzi. No to mi się tak wydaje, tylko no nie wiem. W ogóle zobacz, że Lambo nie robi tych Bane'ów. Mhm. On robi po prostu Mazlinga. Nie? Ciśnie, tak. Same Bane'y. No. No a, teraz jeden Karakan. Drugi, okej. Okay. No to jednak się przepoczwarza w Karakany Lambo. Dobrze, natomiast Rainer dodaje Banelingi, żeby mieć pewnie obronę w naturalu na taki właśnie kontrataklingowy. O, Lambo jest o, Lambo jest łapany. Łamany jest. Oj, to tak bardzo bym powiedział, nie? Nie, bo uciekał wcześniej, ciekawe. Bo tam coś jeszcze u góry się działo, tylko obserwy na mnie po... Bane, pięknie. No i teraz Rainer, ciekawe trzy drony. Nie, jednak widzę, że więcej lingów. Jednak chcę chyba atakować. Pamiętajmy, że Lambo miał trochę późne Bane'y, znaczy Baning test. To on go w ogóle ukończył? No ukończył. Nie, no miał go bardzo wcześnie w sumie, sorry. To by było na odwrót. No kurczę, to wygrywa. Nie no, chyba Lambo, jednak ale... Lambo. No. Co też Bane'y Raynora na chwilę się pojawiły, wycofuje. O, rzeka padaka, 31, 29 droni. Nie no, ale mi się bardziej podoba pozycja Lambo. No. Ogólnie, nie? Raczej tak. No, więcej trochę zbiera, więc to w czasie zrobi różnicę. Rainer zajmuje chyba ekstraktor na środku. O, jest kontra. O, to może odmienić przewagę. No, to może być spora zagrywka. Dwie dronki zniszczone. Lambo ładnie nawet za mikrowodronami. Niedużo stracił. I Rainer jeszcze pewnie spróbuje coś wyciągnąć albo uciec. Jest taki gigadem. W naturalu drony stoją, nie pracują. Teraz je Lambo z powrotem wysyła, więc to nawet była duża strata, nie? Widać po tych strzałkach u Raynora przy wydobyciu, nie? To co wykres przewagi wydobycia, jak nam pokażą, to będzie lepiej widać, ale... Ale generalnie to była dobra presja Raynora. No, też mi się tak wydaje. Udana. Znaczy, Raynor cały czas robi wojsko tylko, nie? On ma 28 dronek. I nie dorabia. A ciekawi mnie, jakby to... Czy tu Roachy mają zasięg do Extractora? Roachy nie, ale Ravagery na pewno. No to tak, nie? Nie, Roachy może i bo wiesz, że Stalkery mają. No tak, to oczywiście. No, więc jak puszujesz tutaj Zerga, no to po prostu stajesz na dole, zabierasz Extractor i tyle. Mhm. Nie? Ale będzie łapanie? Będzie łapanie Raynora. Nie no, Bane jest no to dobrze tam Bane'em go zdzielił. A tak od przodu... Nie jest najgorszy, ale w sumie... O, to jest ciekawa też pozycja. Wydaje się, że Lambo tutaj się okej wymienia, ale to też nie jest taka niesamowita wymiana dla Niemca. A tak od przodu się... O, wow, trafił jednym korosiwem w jednego Roacha. To są emocje w dywizji. Jeden korosiw trafił chyba. Dobrze. Tak. Siadło. Raynor ma 4 limitu więcej, więc zdecydował się zaatakować. Próba złapania przeciwnika. Ej, ładnie go tu złapał, krążył. Lingi też atakują Ravagera. Widzę, że kliknął specjalnie Raynor. Być może korosiw trafił. No ale trzeba się już oddalić chyba jako Raynor. No weź sobie komentowanie tak PvP. No, jeden Stalker idealnie się nie zblinkował. Oj, lingi dobiegają. Raynor ma lepiej dopracowane posiłki, nie? On jakoś lepiej tym dobiega, czy szybciej, czy lepiej wie, które jednostki w której chwili zakolejkować, żeby dobiegły do tej konkretnej bitwy, nie? A to jest mega dziwne, dlatego że... Wow! Nie? GG! A Lambo miał cały czas parę dron więcej, nie? Tylko tam on przez chwilę tam zbierał też kilkaset mniej przez te kontra, ale no, ładnie, skillowo. Miał więcej dron więcej? Uff. Miał więcej dron więcej. Miał więcej dron, nie? Ale miał też lepiej rozsiane creepa i tak wolniej mu te jednostki dobiegały. Nie wiem. Gorsze makro, nie wiem, wolniej klikał. No. Więcej dron więcej. Zastanawiam się nad tym. Tak? Ja to powiedziałem? Nie, ja. A, dobra. Miał więcej dron więcej. Teraz szuka jakiegoś wiersza, rymu, nie wiem. Teraz coś wymyślę, słuchaj. Pamiętaj, jak Niemiec... Zostanie widzę, że ten klasyczek. To tak przypadkiem mi się wymsknęło. Ja tego nie powiedziałem. To ten inny kokaster. Okej, będzie chyba coś na wzór wywiadu. Jakaś rozmowa, pogadanka krótka. Jest inny człowiek do rozmawiania z ludźmi? No, ale to nie jest ten w ogóle host? Exalted? To może być Exalted. No, Exalted. Quick chat, because the series were truly fun. Tak, trzeszczy tylko u nas? Ciekawe, czy na streamie też, nie? Bo to może być kwestia miksera. No dobra. How are you? Fantastic. Your turn didn't play out as you expected, I believe, huh? What happened there? Couple of mistakes here and there.
Like what, Ryan? What did you see in your play? That was a little bit of a mistake. Do you want me to draw a list? Because like that game was awful. Okay, no, I think that summarizes it. But still though, you won. How are you feeling in Zerg versus Protoss? Because I believe that your next opponent will be a Protoss. It's okay. As once a wise man said, aka Lambo, Protoss is always scary. And I agree with that. Alright, well, thank you for this and good luck in the next round. That was the first game, ladies and gentlemen. We are going to get ready for the second match of the day shortly.